Moi drodzy, ten skład wygląda naprawdę genialnie. Spójrzcie tylko na to. 6 niebieskich kart w moim składzie. Na pewno mogę mieć tutaj dużo więcej niebieskich połączeń, żeby tego zgrania było troszkę więcej. Maksymalnie mogę zrobić tutaj 97, ale stwierdziłem, że z takim składem chcę zagrać. 6 niebieskich kart w składzie. 2 zawodników Team of the Year, 3 zawodników Team of the Season oraz 1 zawodnik Record Breaker. Do tego mamy 2 tocy na ławce rezerwowych, także co? Szukamy pierwszego przeciwnika w tym fudrafcie. Dobra, moi drodzy, przeciwnik numer 1 i nasz skład wygląda na papierze naprawdę genialnie, także teraz, żeby tylko nas handicap nie zgwałci, a to jest skład mojego przeciwnika, mamy tutaj Hiro Otaguero, jest też Toc Schmelzer, jest Bellerin, jest Sanchez, bardzo fajny składzik. Łokie podanko, uderzenie, no i przegrywamy w 5 minucie. Ja pierdzielę, jakim cudem w ogóle ta piłka tak przeszła. To było tak genialne podanie, że nawet sobie nie wyobrażam, jak się miał w ogóle z tego obronić. Patrzcie, pyk i no idealna piłka do nogi. Ja pierdzielę. Ulala, 2-0 przegrywamy w 14 minucie. No tego się kompletnie nie spodziewałem. Kurde mać. Ja pierdzielę, każdy strzał w bramkę to jest bramka, no kurde. No to jest właśnie problem składów takich, gdzie się robi genialne jedenastki. No że właśnie kończy się to w taki sposób, że grający na prawej obronie zawodnik gra w środku pola i no niższy zawodników grających na swoich pozycjach. Ja pierdzielę, ej! Czajcie to? Ja się teraz czuję, jak ja bym nie umiał grać FIFA w ogóle. Ej, to jest kurde chore. Jak każde... Ja nie mogę mu piłki odebrać. Suarez, uderzenie na bramkę. No i oczywiście, że to bramkarz obroni. No przecież. Suarez oduczył się strzelać. Gość, który ma, nie wiem, z 92 overalla w tym momencie stracił jakąkolwiek umiejętność strzelania na bramkę. Spójrzmy na statystyki, bo wydaje mi się, że na 4 strzały gościu strzelił 4 bramki. Petr Cech, który ze statystyk wygląda genialnie, no nie umie bronić. A reszta zawodników grających u mnie w środku pola, grająca w ataku i tak dalej, no gra jakieś kompletne lebiody, jakie łamagi oraz, nie wiem, jakby dostali paraliżu nóg. Tadam! Brawo! Brawo! Jak zostać wyruchany przez handicap? Część pierwsza. Nie, it's funny, bro. Nie, naprawdę, to jest tak śmieszne. Nie, żadnych pytań. No nie wejdzie, no w tym meczu, no, no nic, po prostu. Jaką akcję będzie stworzył, to i tak ona nie wejdzie. Kante, może teraz wejdzie. Jest, w końcu udało mi się strzelić pierwszą bramkę, po którym strzale? 8 czy 9 może? Nie wiem, no ale po co mi przeciwnik w drugiej połowie w ogóle nie dostrzał? Ale po co, jak on w pierwszej połowie na 4 strzały strzelił 4 bramki? Super! Kante? No, no i to oczywiście, że tak. Uderzenie może teraz, a może nie. Ronaldo? Nie no, żaden problem, no przecież, moi drodzy, to jest... To jest wyrównane spotkanie, znaczy nie, to jest spotkanie, w którym ja grałem oczywiście gorzej. Zaraz się pewnie pojawią komentarze tego typu, że ja nie umiem grać, bo wybrałem, miałem bardzo dobry skład, a przegrywałem 4-0 po pierwszej połowie, po kilku minutach nawet. No ale jak to inaczej opisać? Oddałem 14 strzałów na bramkę, mój przeciwnik oddał 4 strzały na bramkę. I strzelił 4 bramki, jak też łatwo się domyślić. Także moi drodzy, sytuacja jest bardzo prosta. Zawodnikiem mojego składu został Kante, który dostał cenę 8-1. A zawodnikiem jego składu został Ander Herrera, który dostał cenę 9-2. Do tego David De Gea cena 9-1. Za ten mecz, który rozegrał, gość chyba powinien dostać o wiele większą notę. Nawet nie wiem, czy to nie powinna być nota 10 albo 9-9 przynajmniej, skoro już puścił tą bramkę. A tak się prezentują statystyki tego meczu, moi drodzy. Ja dałem 14 strzałów, 11 celnych, strzeliłem zaledwie jedną pieprzoną bramkę. Mój przeciwnik oddał 4 strzały i strzelił 4 bramki. Tak jest, tak, dokładnie tak to wyglądało. Zajebista sytuacja, prawda? I dla mnie to jest odpowiedź na to, dlaczego jeszcze nikt nie rzucił wygranego draftu 190. Z tego względu, że jak masz skład po prostu zbliżony bardzo do 190, to jesteś tak ruchany przez handicap, że to jest masakra. Jak ja się czułem przez pierwszą połowę, kurde, no ja nie mogę nic zrobić. Przegrywałem każdy pojedynek, wszystko, kompletnie mój przeciwnik wygrywał wszystkie pojedynki, główkowe, siłowe, biegowe, wszystko. Ander Herrera był szybszy,
od kurde Smallinga, który Smalling ma chyba tempo 84 na karcie Team of the Season, a Under Herrera ma, nie wiem, może 72, coś w tym stylu. I to jest właśnie śmieszna sytuacja. Dobra, zobaczymy, co dostajemy za paczki. Może chociaż w paczkach będzie coś ciekawego. Złota paczuszka pierwsza. Spójrzmy, co będzie w środku. I mamy tutaj takiego zawodnika jak... Kokorin. Wow. Paczka druga. Harry Kane na paczce, no jego kartę Team of the Season, no bardzo chciałem trafić. I w środku mamy kogo? Defensywny pomocnik Jorginho. Coś takiego z tego Gomez, bramkarz Woodford. Także moi drodzy, to by było na tyle w tym materiale. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, jeśli spodobał wam się ten film, mimo tego, że pierwsze spotkanie, w którym odpadliśmy, było no, po prostu żałosne. To skład wydaje mi się, że zbudowałem naprawdę bardzo fajne, więc jeśli chcecie docenić moją pracę, docenić ten materiał, zostawcie kciuka w górę, napiszcie jakiś komentarz na temat tego, co sądzicie o tym handicapie, który właśnie mnie przytłaczał w pierwszym meczu, w pierwszym i ostatnim meczu. Dajcie info w komentarzu, co wy o tym myślicie. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się i siemanko!